znów to czuję. Pociąg do światła. Najwyższy wódz, Snow. Wyczuwał to. Nastał czas, kiedy ja muszę przejąć jego rolę. Ale niczego nie żałuję. Nawet ty, mistrz zakonu Ren, nigdy nie będziesz taki jak swój dziadek. Daj przyszłości umrzeć. Zabij ją, jeśli musisz. A ta dziewczyna, Rey, przekazała mi to, czego tak naprawdę nie wiedziałem, albo w kim tak naprawdę się stało. So hard and got so far. But in the end, it doesn't matter. I had to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Zdać raport. Panie, najwyższy wódz wzywa cię na osobistą rozmowę. Twój raport został podany z opóźnieniem, admirale. Ale już idę. Powiedz mu, że już idę. Przepraszam, panie, to się więcej nie powtórzy. Witam mojego ucznia. O tak, mam dla ciebie powierzoną misję, ale po tym, co ostatnio zrobiłeś, nie mogę się niczego dobrego spodziewać. Wszystko oddałem tobie i ciemnej stronie. Zdejmij tę maskę, dobrze ci radzę. Chyba zapomniałeś, jaką porażkę poniosłeś i co udało ci się zabrać dziewczynie. Zabiłeś Hana Solo, ale to jeszcze bardziej cię pogrążyło. Pamiętam, jednak dziewczyna jest czuła na moc. Przeprowadzisz mi ją, a ja się tego dowiem. Jednak przegrałeś z nią pojedynek na mierze świetlne. Tym chcę odkupić dawne winy. Zbyt wiele widziałem i sam przeżyłem. Pozostać obojętny do tego, co się dzieje. Dzięki tobie może to nam się udać. Pani generał szuka tego od dawna. Generał? Dla mnie jest księżniczką. Tak, i to nie byle jaką. Już mnie namierzyli. Musisz uciekać. Szybko. BB-8, za mną. Ale zrobił się z ciebie starzec, Dekka. Ciebie spotkało coś znacznie gorszego. Wiesz, po co przybywam? W każdym razie wiem, skąd przybywasz. Wtedy nie nazywałeś się Kylo Ren. Mapa z kryjówką Luke'a Skywalkera. Wiemy, że ją znalazłeś. Teraz oddasz ją najwyższemu porządkowi. Najwyższy porządek narodził się ku ciemnej stronie. Ale ty nie. Zaraz poznasz ciemną stronę. Rób jak uważasz. Nie zmieni to faktu, że pochodzisz ze szlachetnego rodu. Masz rację. Starzec dał mapę tobie. Pójdziesz ze mną. Panie, a wieśniacy? Uwaga, Pluton, przygotujcie się. Zlikwidować. Skywalker?
Czas Jedi przeminął. Kto cię po mnie przysłał, dziecko? Kim jesteś? Jestem z ruchu oporu. Wysłała mnie twoja siostra Leia. Potrzebujemy twojej pomocy. Powtórzę jeszcze raz. Jak mnie znaleźliście? To długa historia. Opowiem ci wszystko na pokładzie Sokoła. Sokoła? Zaraz. A gdzie Han? Kylo Renie nie pozostała nawet odrobina światła. Jesteś coraz silniejszy. Najwyższy porządek w przeciągu kilku tygodni zajmie wszystkie nasze systemy. Jedi muszą powrócić. Potrzebujemy Luke'a Skywalkera. Wcale go nie potrzebujecie. Jak ty sobie wyobrażałaś, że sam pokonam ich metalową szabelkę i przywrócę równowagę mocy? Co chciałaś uzyskać, lecąc tutaj? Myślisz, że bez powodu udałem się na najbardziej zaludnione miejsce w Galaktyce? Odejdź. Nie odlecę bez ciebie. Wcale tego nie potrzebuję. Opowiedz mi coś o sobie. Kim jesteś? Jestem Rey. Znikąd. Nikt nie jest znikąd. Pochodzę z Jakku. No dobra, faktycznie znikąd. Skąd posiadasz takie umiejętności? Nie wiem, czuję, że od zawsze coś we mnie drzemało. Jakaś wewnętrzna siła i teraz się przebudziła. Nie wiem, co to jest, ale boję się tego. Potrzebuję twojej pomocy. To moc. Potrzebujesz nauczyciela. Ale ja nim nie będę. Przybyłem na tę wyspę, aby dożyć swoich dni. A teraz odejdź. To nieprawda. Jedi muszą powrócić. Zgoda. Skoro nalega. Niech będzie. Szlechty. Jutro o świcie będzie gotowa. Pokażę ci drogę Jedi. I uzmysłowienie tego, że nadszedł ich koniec. W takim razie zacznijmy od tego. Czym jest dla ciebie moc? To taka moc, która łączy wszystkie elementy na świecie i służy do podnoszenia kamieni. Nieźle. Każde zdanie w tym słowie mija się z prawdą. Pierwsza lekcja. Usiądź tutaj. Weź ten patyk. I powiedz mi, co widzisz. Widzę światło, las, drzewa. Co te elementy łączy? Równowaga. Moc nie jest żadną nadprzyrodzoną siłą. Nie służy do podnoszenia kamieni. A teraz się skup, kiedy miałeś styczność, by podnieść ten konar drzewa. Chwila, widzę coś pod ziemią, coś czarnego, daleko stąd. To właśnie jest równowaga. Ona zmyla nas na ciemną stronę mocy. Nie waż się jej oprzeć. Ej! Ej, nie! Nie! Przeraziłeś mnie taką postawą. Nie ważyłeś się nawet od tego powstrzymać. Taką moc widzę pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz widziałem ją w Benie Solo. Ale nie widziałam ciebie, jakbyś odłączył się od mocy. Opowiedz mi o tym. Opowiedz mi, jak przyszedł on na ciemną stronę. Powiedz im prawdę. Odkąd miał styczność ze Snowkiem, widziałem, jak ciemność w nim narasta. Miałem okazję, żeby mu zapobiec. Niestety, sumienie w ostatniej chwili mi na to nie pozwoliło. Wciąż widziałem jeszcze w nim Bena, mojego dawnego ucznia. Ale było już za późno. Ben! Nie! Czy prowadzisz mnie Luke'a Skywalkera? Nie mogłaś, to by cię zabiło. Dlaczego mocno ze sobą kończyła? Znalazłam Luke'a Skywalkera. Spóźniłeś się. To koniec. Wszystko ci opowiedział? A wiesz, co się stało, gdy spaliłem świątynię? Wiem już o tobie wszystko, co trzeba wiedzieć. Naprawdę? Tak, wiesz już. Patrz na mnie, jak tamtej nocy nazwałaś mnie potworem. Bo ty jesteś potworem. Tak, jestem. Za co nienawidziłeś ojca? Odpowiedz szczerze, słyszysz? Ojca, który cię kochał i był gotów za ciebie walczyć. To nie była nienawiść. Dlaczego co? Dlaczego to? Dlaczego ty go zabiłeś? Nigdy tego nie zrozumiem. Naprawdę? Twoje rodzice wyrzucili cię na śmietnik? Wcale, że nie. Tak właśnie było, a ty nadal za nim tęsknisz. To twoja największa słabość. Szukasz ich w każdym.
Początkowo w Hanie Solo, teraz w Kylo Ren. Nigdy nie czułam się tak samotna. Już nie będziesz sama. Ty też nie, Ben. Nie jest dla ciebie za późno. Rey! Rey! Stop! Przestań! Natychmiast opuść tą wyspę! To ty stworzyłeś Kylo Rena. Stój! Natychmiast! Powiedz mi prawdę. Zawiodłeś, bo myślałeś, że podjął decyzję, ale tak nie było. Nadal toczy wewnętrzną walkę. Jeśli ocalimy go od tylnej strony, mamy szansę wygrać tą wojnę. Wiesz, że tak nie będzie. Do naszej dłoni się zetknęło. Ujrzałam jego przyszłość tak wyraźnie, jak widzę ciebie. Mogę wprowadzić Bena na stronę dobra. Rey, nie rób tego. Skoro ty mi nie pomożesz, to w nim jest nadzieja. Ruszam jutro o świcie. Chciałeś wtedy mi wybaczyć, odsadzić moją duszę. Nie. Zawiodłem cię, Ben, i bardzo mi przykro z tego powodu. Nie wątpię! Ruch oporu został zniszczony, wojna dobiegła do końca. Gdy cię zabiję, zabiję ostatniego Jedi. Proszę, każde słowo w tym zdaniu mija się z prawdą. Rebelia dziś się odrodzi, a wojna dopiero się zaczyna. A ja nie jestem ostatnim Jedi. Zniszczę ją, ciebie i wszystkich pozostałych. Jeśli mnie zabijesz, na zawsze przy tobie pozostanę. Tak samo jak twój ojciec Han Solo. Wiesz, że to nieuczciwe. Ta wiedza jest prawie że na sutę. Sam nim nie jestem, chociaż chciałbym cię w to zgłębić. Nie wystarczy, że twoja wioska została zniszczona. Nie proszę o nic więcej. Ty jesteś następcą Vadera. Nie masz nic związanego z sitami. I nigdy nim nie będziesz, dzieciaku. W takim razie ta wiedza pójdzie w niepamięć. Nikt nie odchodzi na stałe.